Witajcie! Wędzarka stoi na swoim miejscu. Słuchajcie, tu jeszcze tej folii nie ruszam. Na razie niech to sobie ten beton zwiąże jak trzeba. Ale widać, że to po prostu pasuje ledwo co, ale pasuje. W razie co to jeszcze, słuchajcie, doleję tutaj tego betonu, bo tam mówiłem wam, że mam jeszcze trochę, także mogę tam po prostu tutaj nalać jeszcze z 5 cm takie coś. Zobaczymy, jak to się będzie sprawiało. Na razie jest i tyle. Tu, słuchajcie, schowałem ten piecyk, rury i tak dalej, także to wszystko jest tutaj pochowane. Dzwoniłem do producenta, powiedziałem mu, że to wygląda tak fatalnie. No nie mógł się odezwać nic na ten temat, zobaczymy po prostu, co jeszcze podejmie, ja do niego będę dzwonił. I powiedziałem mu o tym, że tutaj mi ten Daszek tańcuje, no to Daszek mi wyśle drugi nowy, bo z tym to ja nie wiem po prostu, co mam zrobić, no. Nie wiem, cegłę położyć czy co. No ale mniejsza z tym. W każdym razie takie coś. No i tu będę musiał jeszcze pomyśleć, jak tutaj z tym zamykaniem, bo to bardzo ciężko się zamyka tą górę. Także zobaczymy, co i jak w tym temacie. Ale numery, uwielbiam te zwierzaki. Tak przyjechałem po prostu po drodze, nie mogłem się powstrzymać. No to tylko taka wrzutka. No, włączyłem sobie tempomat, bo już nie da rady tyle jechać. Słuchajcie, 850 km przejechałem. No i mówię, dobra, teraz niech on poprowadzi, bo ja mam dość. 360 km do mety, że tak powiem. 22:48 mam być. Zobaczymy, jak pójdzie. Na razie co mijam, to kilka samochodów polskich, niedużo, ale tak to same niemieckie, no wiadomo, jestem w Niemczech, tak to wygląda. No i zobaczymy, jak to sobie wszystko jeszcze pójdzie. Na razie się jedzie, o. Tak wam powiem. Myślę jeszcze o tych traktorach cały czas, słuchajcie, bo no 60 czerwona, temat numer jeden dla mnie do zrobienia w tej chwili. No i następnie ten stary Zetor, który tam stoi pod tym daszkiem. No i co, rozmawiałem z kolegą, powiedział, że przyjedzie, spróbujemy go zrobić. Myślę, że jak we dwójkę się za niego zabierzemy tak ostro, po 8 godzin na dzień, może 10, to damy radę go w 3 dni zrobić. Tak, żeby oczywiście jeździł i tak dalej, żeby chodził, wszystko było po prostu, ja nie mówię o malowaniu, ale żeby absolutnie po prostu był sprawny, złożony i tak dalej. I w takiej formie, jak on będzie złożony, to pojeżdżę nim parę miesięcy. Może nie parę miesięcy, może parę tygodni, żeby sprawdzić, słuchajcie, jak wygląda sprawa z tym, czy tam nie ma żadnych wycieków oleju i tak dalej, coś tam się nie dzieje, jakichś dziwnych rzeczy. Jeżeli okaże się, że cały ciągnik jest suchy, więc wtedy nie będzie problemu, rozłożę blachy, zdejmę koła i pomaluję go, a potem go złożę, wszystko tak jak trzeba. To jeśli chodzi o plany jeszcze na ten rok, zobaczymy. Nie wiem jeszcze, kiedy będę wracał, no ale dam wam na pewno znać. Jeśli nie filmem, to zadzwonię albo napiszę do mojej grupy wsparcia. No i zobaczymy, jak to tam będzie. Na pewno będziecie wiedzieli, kiedy wracam. No, jeśli już dalej mówimy o pozdrowieniach, no to oczywiście pozdrawiam naszą milicję wspaniałą z dużego Fiata, no i młodego oczywiście tak samo. Wiem, że mieliśmy się spotkać, ale chłopaki akurat wracaliście z Niemiec dosyć późno,
Ja potem się goście zwalili na głowę, no i oczywiście już nie było możliwości. Czekałem na was i w niedzielę potem się okazało, że w poniedziałek mieliście przyjechać, ale wiecie, ja sam wiem doskonale, jak to z tymi trasami wygląda. No bo jest godzina, słuchajcie, 19:30 się zbliża. Teoretycznie miałem być na miejscu o 20:50 jakoś tak, a tu się okazuje, że będę o 22:51, także dwie godziny później, bo po drodze korki i tak dalej, cuda, jakieś wianki i inne takie dziwolągi, więc nie ma co się dziwić, słuchajcie. Także wiem, ale zapraszam was do siebie, jak tylko będę wracał. Oczywiście dam wam znać, czy też na Facebooku, czy w jakikolwiek inny sposób. Drzwi są otwarte, zapraszam. Młodego bierz koniecznie ze sobą, pokażemy ciągniki, nawet przejedziemy się ciągnikami. Będzie fajnie. Także to jeśli chodzi o was. No i oczywiście jeśli macie, ktoś z was ma jakiś fajny traktor, bądź też jakiś samochód ciekawy, zabytkowy, to zapraszam do siebie, możecie przyjeżdżać, piszcie na Facebooku, porobimy jakieś filmy, coś fajnego, może z tego wszystkiego urodzi się jakiś zlot, słuchajcie, może jeszcze w tym roku, zobaczymy. Wiem, że w okolicy są chłopaki, którzy mają i stare ciągniki, i stare samochody, czy też stare maszyny, wiem, że udzielają się w Wilkowicach i nie tylko. I czasami w internecie i są kanały, także zapraszam was serdecznie, piszcie na Facebooku, piszcie pod filmami, zobaczymy co z tego wyjdzie. Powiem wam, że mam ogromną chrapkę na organizację takiego zlotu. No, dojeżdżamy, słuchajcie, znaczy wjechaliśmy właściwie do Austrii. Jesteśmy na, można tak powiedzieć, przedmieściach Tyrolu. A tu po prawej stronie jezioro Bodeńskie. Byliśmy tu kiedyś, pamiętacie? Pokazałem wam rejs statkiem, widzieliście tam. No pięknie tutaj jest, niewątpliwie, naprawdę polecam. Niesamowita sprawa. Tam w dali widać wysokie Alpy już. Także tutaj od tej strony austriackiej jadę. Zjechałem z autostrady, słuchajcie, bo krótko mówiąc, ja potrzebuję tylko przejechać chwileczkę przez Austrię. No i w tym celu wykupywanie winiety nie ma zupełnie żadnego sensu, więc zjechałem w Lindau i tutaj okrążę kawałeczek jezioro i zaraz będzie granica ze Szwajcarią. Tam kupię winietę, pakuję się na autostradę i dalej w drogę. Widać już powoli zachód słońca. Mam nadzieję, że wam się podoba. Fajna sprawa. Trochę, słuchajcie, chciał, nie chciał, przez tą moją robotę za granicą to się robi taki trochę też kanał podróżniczy. Nie chcę iść oczywiście w tym kierunku, ale po prostu chcę robić jakieś filmy i dlatego wam pokazuję przy okazji te rzeczy, które sam widzę, a które wy albo widzieliście, albo nie, bo kto był, to wie, a ten, kto nie był, to może zobaczyć, jak to wygląda. Słuchajcie, co do... O, patrzcie, jakie ładne Audi R10 czy coś, nie wiem. Co do, słuchajcie, jakiejś tej takiej plandemii, czy jak to się nazywa, zobaczcie, tutaj macie ludzi, nikt w maskach nie łazi. Tutaj jest knajpa, nikt w maskach nie siedzi. Jak to się mówi, siedzą, jedzą, piją, lulki palą. No, tak wygląda sprawa. Tu też w maskach nikt nie jeździ. No po prostu jadę, autem obserwuję, nie ma żadnych masek. Także to wam mogę powiedzieć, co się dzieje w Austrii. Miasto nazywa się Begrenz, nad jeziorem Bodeńskim. Cóż, czy trzeba to jakoś komentować? No nie wiem. Zostawiam to wam. Możecie się na ten temat wypowiedzieć. Każdy ma swój pogląd oczywiście. Zobaczcie. Żadnych masek. To samo tam. Nikt, ani jedna osoba, słuchajcie. Ani jedna. Deszczyk sobie pada.
wycieraczki na maksa, nie wiem czy to widać. Ale na pewno słychać. No i jadę 50 na godzinę, szybciej się nie da. Pieruny błyskają, tłuką. O, dyskoteka normalnie. Jeszcze 98 km i będę na miejscu. O. Kałuże, cholera, ściągają auto. Trzeba mocno kierownicę trzymać. Ciekawe, do kiedy tak będzie lało. Aż daleka już widziałem, słuchajcie, takie grzmoty waliło, to wszystko było widać. No ale żeby taki deszcz, taka ulewa, to tu będzie powódź wszędzie jutro. Albo jeszcze dzisiaj.